Halo, halo, kochani, witam was bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku, w którym przyglądamy się naszym zamkniętym simom w podziemiach. I została nas już, ich już tylko 2, 4, 6, 7 osób zostało i w tym tylko jeden mężczyzna. Także zobaczymy, jak to dzisiaj w dzisiejszym odcinku wszystko się potoczy. Ilu z nich... Ej, ona pije z niej, w końcu z kogoś pije. Skylet w ogóle latasz w staniku, w gaciach. Czy ja ciebie mogę tutaj przebrać, garderoba, zmień strój i... Aha, bo ty tutaj nie masz tych porobionych stroi. Dobra, sorry. Sorry, sorry, ale zobaczcie, wgryzła się w końcu. Wgryzła się nasza Aurora w Skylę. Ona już była, słuchajcie, mega głodna z tego, co ja pamiętam z poprzedniego... odcinka, zobaczcie to, jaką ma... biedna nasza Skylunia, pożartem ma, pożarta jest, z krwi, dawaj. No, była bardzo głodna, także ona tam kogoś próbowała jeszcze ukąsić, ugryźć, że tak powiem, ale no wtedy jej się to samo odklikało, jak wiecie, ja tutaj im nic nie daję, nie klikam, co oni mają robić, wszystko robią z własnej i nieprzymuszonej przeze mnie woli. Tak, ej. Wlazłaś mi tutaj. No dobra, dziewczyny są, słuchajcie, przestraszone, co to się tutaj dzieje. Ponieważ znam się na smaku plazmy, potrafię jak nikt inny docenić ten ponadprzeciętny napój, który zaspokoi nawet największe pragnienie. Dziękuję. No zobaczcie, jak ładnie podziękowała. Także okej, okay, tak? Chcę tutaj grać w Baranara. A z kim ty będziesz grała w Baranara? Z Aurorą? Nie wiem. Nie, jednak idzie spać. Aria śpi tutaj na kanapie, ona jest w ciąży. Wyjdziemy nie wyjdziemy sobie w MC Commandera, bo nie chcę zobaczyć, jaka jest tam płeć. Tutaj Zoe też śpi, Neil tutaj siedzi i śmierdzi, wykąpałby się, rozmawia z Alorą. Skyla tutaj padła po ugryzieniu, Zuria też idzie do łóżka, a Alora czuje się wyśmienicie, powiedziałabym. I tutaj nasza chyba Zoe taka była dosyć porobiona, nie? W poprzednich odcinkach, że wszystko jej się tutaj zgadzało, ale widzę, że teraz jest troszeczkę gorzej. Chce jej się siku, chce jej się jeść. Ja przyspieszam czas. Widzę, że pojawia się tutaj kurz, że coraz więcej pojawia się pleśni w tym domu, w cudzysłowie. Nasz chomiczek też, słuchajcie, nikt mu tutaj posprzątać nie chce, więc on prędzej czy później też pewnie odejdzie z tego naszego simowego świata. Neil chciał spać, ale zobaczył, że jest... Jak ty miałaś, kochana? Avery. No i słuchajcie, zrezygnował. No cóż... Aria, Boże, Aria, jak ty się czujesz, ty jesteś w ciąży, który ty masz w ogóle trzeci trymestr za 50 minut, no to w sumie już masz ten trzeci trymestr. Zaakceptować zmianę? Niezręczna to towarzysko Skyla. No dobrze, no skoro jej to wyskoczyło. Neil będzie stał i czekał. Skyla sobie tutaj je. Zuria tutaj śpi. A Alora? Alora tańczy, tak? Alora... Co się stało? Aha, bo tutaj się teraz dopiero załapała ta zmiana. Okej, cechy. Już się wystraszyłam. Co tutaj masz? Niedawno zatopione kły, ugryzienie przez wampira. Auć, dlaczego to tak boli? No nie wiem. Nie wiem, nie wiem. Aha, a teraz przyszły sobie dziewczyny razem rozmawiać. Okej. Okay. Będziesz pływać, okej. Okay. Jeżeli chodzi o Arię, Aria już ma w ogóle jaki brzusio. Większy, większy. Nie wiem, czy w tym odcinku ona urodzi. W ogóle myślę, że ten odcinek i zrobimy sobie jeszcze jeden odcinek z tej, powiedzmy, takiej mini serii. Czemu? Wsikała się? No. Czemu wy dziewczyny razem nie możecie się położyć? Ja w ogóle myślałam, że wiecie, wyjdzie to w jakimś tam jednym, dwóch odcinkach, ale fajnie mi się to tutaj gra. Nic nie muszę robić, tylko ich obserwuję. Zobaczcie, oni są tutaj coś mi tutaj, kurczę, gadają i gadają ciągle ze sobą. Spędzają czas. Kurz jest, pleśń jest. A tutaj są jakieś prezenty ustawione. I to ja wam wyjmę. To nie widziałam tego wcześniej. Ja chyba im tego nie stawiałam. Neil padł. Avery pływa. Chociaż nie wiem, czy to jest dobry pomysł. Aria padła na twarz. Bidulka w ciąży. Ej, z powodu zmian w liczbie simów w rodzinie wcześniej wygenerowana ciąża dla simka o imieniu Emilia Ernest przestała... Ale mnie to nie interesuje. Jakaś ten... Emilia Ernest. Halo. Dobra, Aria wstała, tutaj śpi sobie nadal, o, im się wszystkim chce siku. No tak, no kibelek nie działa, moi drodzy państwo. Trzeba wziąć tutaj jakiś klucz, śrubokręt i młotek i go naprawić. Oni mają tylko jedną łazienkę.
Neil, czemu ty chłopie nie weźmiesz i nie naprawisz tej ubikacji? Neil teraz gra z Zurią. Ej, one coś tu próbowały flirtować ze sobą, bo były minusy, widzicie? Serduszkowe minusy były. No nie, on nikt nie naprawi tej ubikacji. Oni będą wszyscy chodzić posikani. No dajcie spokój. Zuria idzie niby do łóżka. Oni wszyscy tutaj czekają. Aż Zoe wstanie. No ale ona, ja widzę, że jej się dobrze śpi. No, na słuchajcie, zaraz będzie wyspana. Pójdzie sobie zjeść na dole makaron z serem pewnie. I będzie, słuchajcie, w stanie idealnym, powiedziałabym. Avery znowu chyba w to baranara. Aria śpi na ławce śmierdząca. Zoe w przytulnym, ciepłym i fajnym łóżeczku. Neil nad nią stoi i czekasz. Ona się obudzi i o, zemdlał. Twarzą prawie, że w sikach. Skyla bierze prysznic. Wow, też nie wyglądasz źle, jeżeli chodzi. Musiałabyś się tylko przespać. Zuria idzie grać w ping-ponga. I Alora też czuje się fantastycznie. No tak, ty czujesz tak fantastycznie. To napraw, kochana ubikacja, może zajmij się chomiczkiem? No oni ewidentnie nie mogą się wyspać. To jest chyba największy ich problem. Widzę, że Zoe wyszła z łóżka i Aria teraz przejmuje. No jest w ciąży, także no, oczywiście ona też się zasikała. Jest w ciąży, więc należy jej się. My kołyskę chyba dostaniemy. Będziemy w ogóle rodzić w domu. No do szpitala, słuchajcie, no to my nie pojedziemy. Avery, kochana. Oni się biją o to łóżko, no. Czy ja im chcę zostawić kolejne? Co myślicie? No bo oni tutaj śpią na kanapach. I oni się nie. Tak, Alora do pracy za godzinę na bank. Oni się totalnie nie wysypiają tutaj. Gdzie ty tam idziesz na dół? Telewizję oglądać w tym syfie z pleśni. No dobra, jak chcesz. Wrzutki w ogóle nie grają. Tutaj nie ćwiczą za bardzo na tych sprzętach. No oni chcą ewidentnie spać. Kochana, ty już wstałaś? No co, ty nic nie pospałaś prawie. Idź sobie zjeść. Coś tu miałaś w kieszeni. Czy Alora ma to zrobić mimo wszystko? Tak, ma opuścić pracę. No i patrzcie, ona jest w ciąży i idzie teraz na zdrzemnąć się na flaminga. No, ratuje nas ta ciąża. To tyle, że ona nie powinna utonąć. Przynajmniej mam taką nadzieję, no ale ciąża wiecznie trwać nie będzie. Dobra, ty też tutaj, Zoe, przyszłaś sobie pooglądać telewizję. No, jesteś oszołomiona przez grzybozę w tym pomieszczeniu, w tym domu, bo ona już się przenosi na kolejne piętra. Ktoś do nas dzwoni, nie odbieramy, to pewnie szef. Co będziecie robić? Stójkę na beczce? No, w końcu coś, słuchajcie, robicie. A nie, jednak nie. Wiecie co? Ja im dokupię te łóżka, bo oni nic tutaj nie robią. Oprócz, miałam te urny gdzieś poustawiać. Oni nic tutaj nie robią, oprócz chęci spania i pokładają się na tych kanapach. Także ja im tutaj wcieptnę jakieś może jeszcze dwa pojedyncze łóżka, bo ja myślałam, o właśnie, ja myślałam, że oni na tym będą mogli spać, ale jak widać nie mogą. Także zamienimy im te łóżeczka na o, takie jakieś polówki. Także też nie będą mieć, wiecie, znikło mi to łóżko. Jakiejś super wygody nie będą mieć. O, tu mamy z gry, także może tutaj się nic nie wydarzy. Okej, okay. Proszę, możecie spać. Tak, bo ja chciałam, żeby jedno łóżko było tutaj podwójne, żeby oni mogli, wiecie, w razie czego barabara uskuteczniać. No i dwa tam pojedyncze, ale właśnie gorszej jakości, tylko że okazało się, że na tamtych łóżkach to są bardziej jako fotele, jako krzesła, bo nie można na nich spać, tylko siedzieć. Avery, kochana, oni jeszcze chyba tak zajarzyli. Avery idzie, pędzi, pędzi do łóżka. Ktoś do nas dzwoni. Nie, do żadnego klubu nie dołączamy. Dostaliśmy 9 simoleonów ekstra. O Jezu, są jakieś wstrząsy. Patrzcie do. O Jezu. O matko, koniec. Dobra, a tu co jest? Taka, okej. Okay. No, także Avery, ale czemu ona nie pójdzie spać normalnie? Nie wiem. Avery zaczaiła, że są nowe łóżka. Widzę, że Nil już pływa. Jak ty, słuchaj, tutaj. W ogóle coś mi się przycięło. Dobra, zapisałam sobie gierkę. Nil. Ale oni tutaj w ogóle nic. Ani nie romansów, nie uskutecznie. No właśnie. Chciałam powiedzieć, że jak on utonie, to już tutaj nie będzie żadnych dzieci. No ale oni tak ze sobą żadnych tam romansów nie uskuteczniali, niestety. Avery była w ciąży. Avery nie, tak, Aria była w ciąży tylko i wyłącznie dlatego, że ja zapomniałam, że ja ją chyba dodawałam do galerii właśnie, jak ona zaszła w ciążę. Także myślę, że ten odcinek i jeszcze kolejny będzie z tej miniserii.
No bo oni będą po prostu umierać w basenie. Nic, nigdzie indziej oni nie umierają, tylko po prostu, tylko i wyłącznie w basenie. Dobra, także ostatni facet. No, mówią, że kobiety to jest silniejsza płeć. No, w tym wyzwaniu naszym tutaj takim małym by się zgadzało. Także stawiamy nam tutaj Nila. No, to jest smutna Alora, nie? Bo wy mieliście dosyć dobre kontakty chyba. Oni ze sobą bardzo dużo czasu spędzali. Także zobaczymy, co teraz tutaj będą tworzyć dziewczyny. Dobra. Co się stało? Aha, jakieś te pszczoły. O Jezus Maria, już się wystraszyłam. Do Zoe ktoś dzwoni, ale ona sobie śpi. Jakiś Leonard, Skyla. Idzie co? Stójkę na beczce robić. No ciekawa jestem, czy ją w końcu zrobicie, czy nie zrobicie, bo wam się to odklikuje. Idziecie, dziewczyny? Nie. Skyla sobie wzięła ostatnią porcję jedzonka. Jakość kiepska, ale jeszcze nie śmierdzi. Zuria Baranara i Alora też Baranara, a Zuria? A ktoś tu leży. Avri. Z dupą do góry. No dobra. Jakaś Urszula do nas dzwoni. Ty tutaj śpisz, śmierdząca matko boska, nie? No nie, Zuria! O! Ale oni tylko w tym basenie, czy wy to widzicie? Tyle lat w tej firmie, dobra, dobra. Ja już przyspieszam czas, bo wiecie, to będzie chwilę trwało. A my już znamy ten schemat, co nie? My już ten schemat znamy, czyli z dziewczyn pierwsza odeszła Zuria. No zobaczcie. No, no i co? No i leży. Dobra, dziewczyny, czy dla was to jeszcze nie jest nauczką, że się nie wchodzi do wody, jak się jest bardzo zmęczonym? No i patrzcie, i teraz ktoś w końcu jest smutny, bo tak to nikt nie był. Całkiem sama, towarzyski. Aha, dobra, tu mamy w obliczu śmierci i wspomnienie po zmarłym Simie. Życie jest za krótkie, wydusz je w menu opcji. Nie, nie, nie. To nie, nie dlatego umarła, że była stara, tylko że była nieodpowiedzialna. No i poszła pływać, jak była zmęczona. Ale pierwszy raz chyba ktoś ma w ogóle właśnie nastrojnik teraz, że jest smutny. Dobra, gdzie jest ta urna? Tu. Czy ja mogę tu do góry? Nie. Dobra, na razie niech to wszystko sobie tak stoi. Mieliśmy 7 Simów, na początku odcinka mamy 5. Widzę, że Aria wybiera się do Avri. Mylą mi się. Do łóżka, ale też nie położy się normalnie, tylko drzemie. Aria drzemie na pontonie. Zoe na fotelu. No, Skyla. No widzicie, gra w rzutki. Ja mówiłam, że nikt nie gra i ty grasz w Baranara sama. Mały gryzoń, wielka przygoda. Zwierzę kominiu, chomyś ma dla ciebie pocztówkę. Super. Skyla jedzie teoretycznie obserwować chomika, ale żeby mu wyczyścić tą klatkę, to ja widzę, że nikt nie jest chętny. Będzie rozmawiać z Alorą. Widzę, że dziewczyny tutaj po ugryzieniu przez Alorę więcej ze sobą rozmawiają. Ostrożna w miłości, Alora. Dobrze, niech będzie. Skyla padła. Alora siedzi. Avri, aha, gada z Alorą, Aria śpi w łóżeczku, no w końcu normalnie, Zoe śpi też tutaj, też normalnie, także słuchajcie, myślę, że czekamy jeszcze na poród, już są znaki zapytania, także, no patrzcie, myślałam, że się położą razem, nie mówcie, że Skyla ją wygoni, no i tak tutaj padła hit. Jest, zaczął się poród, dobra, gdzie jesteś? Wstawaj, ale to ja chyba muszę kupić kołyskę, tak? Rozpoczęli poród domowy. Nie, po prostu urodzi dziecko. Dobra, rodzimy, słuchajcie. Czy my? Nie, ja muszę kupić kołyskę, tak? Damy to dziecko. Gdzie my damy to dziecko? Na korytarz? Tu do sypialni, ale będzie budziło. No trudno. No, damy tą ładną kołyskę z wampirów. Także chodź tutaj, urodź dziecko. A to samodzielny poród, to co? Nie ma pełnego rozwarcia, dobra. Co to tutaj za są te światełka? O co chodzi? No i zobaczymy. Tam nam się chyba urodziła dziewczynka, wtedy w tej mojej serii. Tak, tutaj też dziewczynka. Jak ty masz na nazwisko? Oczywiście nie wiem. A imię? Elsie? Brittany! Dajmy imię Brittany. Także. Jej, mamy Bobo! Współczuję ci, dziecko. Współczuję ci do rodziny, w cudzysłowie, do której trafiłaś, ale słuchaj, z tobą się nic nie stanie. Mam nadzieję, że tobą opiekować się będą, a jak
niefajne, nie? Jakby zaniedbali dziecko tutaj w Simsach. No, dobra. Mamy to. Także, kochani, co? Myślę, że my będziemy powoli... Aha, i teraz musiała paść. Myślę, że powoli będziemy sobie ten odcinek kończyć. Jeszcze jeden na pewno się pojawi, więc zobaczymy, ile na sam koniec tutaj osób przeżyje. Dzisiaj niestety zginęły dwie osoby, i Neil i Zuria. Jeszcze przyjrzymy sobie, zobaczymy, co oni tutaj robią. Avery chciała tosty, ale jednak się zniechęciła chyba, bo śmierdzą. Idzie wygonić... Arię z łóżka. No i tak długo nie pośpisz, bo zaraz pewnie będzie... Duch! Kogo tu jest duch? Xaviego! Ale mega! Hejo! Hejo, hejo! Długo nie pośpi, bo na pewno dziecko będzie płakać. Ja dam tutaj Arii, żeby ona go nakarmiła. Opieka nad dzieckiem, nakarm piersią. No, bo wiecie, tak jak mówiłam, dzieckiem będziemy się zajmować. Widzę, że wszystko jest zepsute, i ubikacja, i prysznic, nasz basen, nikogo w nim nie ma. Także, kochani, zobaczymy, ile na koniec odcinka następnego i już na koniec tej, powiedzmy, mini serii zostanie tutaj simów. No, na pewno zostanie nasz maluszek, ale chodzi tutaj o tych simów, których ja wprowadziłam, tych moich kultowych, ikonicznych simów z różnych serii, które pojawiają się i pojawiały się na moim kanale. Ja Wam, kochani, bardzo dziękuję za obejrzenie tego odcinka. Jeżeli Wam się podobał, zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał, no i do zobaczenia, do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się cieplutko i pa, pa.